Aby dotrzeć z Opola do Wenecji przez San Marino, wybraliśmy ofertę jednego z biur podróży, które zapakowało nas do niezbyt szczelnego autobusu z kulejącą klimatyzacją. Na szczęście pojazd miał moc i po przejechaniu Czech bez trudu przebił się przez pasmo Alp Julijskich na granicy Austrii z Włochami, w czym bez wątpienia pomogły liczne tunele. I pewnego mglistego dnia wjechaliśmy na górę Tytan w celu spenetrowania zakamarków San Marino. Już jesteśmy prawie na górze, mgła, ale też ma swój urok. Tak tajemniczo się zrobiło. Znane z kultu Libertas miasto wita nas posągiem konia, wolnego konia, który uwolnił się od jeźdźca. I think so. Uzbrojeni w przewodniczkę ruszyliśmy cieszyć oczy urokami miasta, które od IV wieku ozdabia Monte Titano różnymi budowlami, posągami, roślinami, sklepami. Przy bramie świętego Franciszka jest budka, w której może schronić się osoba mająca władzę nad pieszymi i autami. I nie jest to Borys. Bramę wybudowano w XIV wieku i nazwano tak, że aż strach przez nią wchodzić. Wygooglujcie sobie świętego Franciszka. Znaleźliśmy się w murach miasta opanowanego przez budowle z kamienia, schody i wąskie uliczki. Choć jest wyjątek, posąg z brązu, wielka goła baba, zamówiona na stulecie dużego banku, sugerująca, na co wydać pożyczone pieniądze. Gdyby nie turyści, w mieście dominowałaby szarość średniowiecza. Uciekając przed prześladowaniami chrześcijan, zafundowanymi przez cesarza Diokleciana na początku IV wieku, w cieniu góry Titan schronił się Maryn z kolegą. Miał fach, wiarę i misia. Akurat tyle, aby uruchomić ciąg zdarzeń. Kościółek, osada, miasto, świątynia. Tak powstało San Marino. Wśród powodzi szarości są wysepki zieleni napakowane sztuką. Jesteśmy na ulicy Eugippo. Oto zakochani. Płeć trudna do ustalenia. Baletnica. Miodzio. Więc nie dziwi obecność pszczół. Łyżwiarka. Choć z powodu na gości to raczej łyżwa. Analogia do szprychy. Grota kuszników. Uwaga na bełty. Cokolwiek to oznacza. Od XVII wieku tutejsi terytorialsi doskonalili umiejętności strzelania z kuszy motywowani organizowanymi turniejami. Dni średniowiecza co roku w lipcu to kontynuacja dawnych turniejowych tradycji. Dopadamy punktu widokowego przy kolejce linowej Funivio di San Marino i może odpalilibyśmy lunety do podglądania okolic, ale mgła zasłania warte uwagi obiekty. To nie pomnik macierzyństwa. To reakcja na naloty aliantów w 1944 roku. Duma San Marino, Palazzo Pubblico, siedziba władz. Jest dzwon, zegar i patroni. Można urzędować. Od 1243 roku co 6 miesięcy spadają dwie głowy państwa i pojawiają się kolejne dwie. To tak zwani kapitani regenti, reprezentanci republiki żeglujący po bagnach polityki. Plac Wolności ze statuą wolności, bo z wolności słynie San Marino. Takie są uroki San Marino. Baba musi postawić na swoim. To właśnie te bogate.
O fortyfikacjach i innych ciekawostkach opowie inny plik.